Jak by pani oceniła mijający sezon? Najgorszy jaki był, jak ja tutaj pracuję 15 lat, najgorszy sezon w tym roku był. Była pandemia, był lepszy sezon przy pandemii jak w tym roku. Mhm. Drożyzna swoje zrobiła. Ludzie nie przyjeżdżali na 2 tygodnie, na 10 dni. 2-3 dni uciekali, bo po prostu no nie stać ludzi. No, nie stać. Było widać, że oszczędzają? Było widać. Oszczędzają, nie kupują wiele rzeczy, jakiś magnes, jakąś małą rzecz i koniec. I na tym się kończyło. Sezon szczerze oceniam bardzo słabo. Bardzo mała ilość klientów, mała ilość samochodów wjeżdżających do portu. No, generalnie rzecz biorąc, oceniam jakieś 50% słabsze niż zeszły rok. Mm-hmm. A było widać, że Polacy oszczędzają? Bardzo było widać. Klienci domagali się ryb 100-gramowych, a bardzo często no 200 gram to było maksymalna porcja. No na pewno sezon w tym roku był krótszy i był trochę bardziej oszczędny niż sezony ubiegłe. Sezon zaczął się później, bo mnie w okolicach 15-16 lipca, no i potrwał mniej więcej miesiąc, może 40 dni. No i to, co na pewno zauważyłem w tym roku, to fakt, że ludzie przyjeżdżający nie przyjeżdżali na tak długo jak w zeszłych latach, przyjeżdżali raczej na takie przyjazdy 3 do 5 dni. Tydzień to już było absolutne maksimum. Generalnie trzeba powiedzieć, że był trochę słabszy, aczkolwiek hotele były obłożone dobrze, natomiast w restauracji niestety było o 15-20% mniej ludzi. Zresztą to było widać na ulicach nawet. Nawet plaże były puste. Czy można powiedzieć, że Polacy oszczędzali? Ja myślę, że Polacy oszczędzali, bo nie mają pieniędzy, bo to niestety trzeba tak sobie powiedzieć. A jak wyglądała długość pobytu? Bo wcześniej Polacy jeździli na tydzień, na 10 dni, a teraz? No teraz niestety są takie pobyty weekendowe, albo tam powiedzmy 3-dniowe, 4-dniowe, gdzieś tam się ktoś wstrzeli, ale niestety nie ma już takich długich pobytów, jak było kiedyś. Tam powiedzmy 14 dni, 10 dni, 7 dni. Mało jest takich pobytów.